Dobra, przyznaję to. Dla większej atrakcyjności Ekstraklasy potrzebny jest silny Lech Poznań. Mecze takie jak ten można byłoby pokazywać bez kompleksów ludziom za granicą i jednocześnie czuć dumę. Świetna atmosfera, szybki i techniczny mecz. Obłędne kontry, tak jak w przypadku akcji na 4-0. No ale również, może poza tym dzisiejszym spotkaniem, silna Wisła Kraków, która również potrafi przyciągać tłumy na stadiony. A ten mecz jej po prostu dzisiaj nie wyszedł, tak lekko mówiąc. A przede wszystkim bardzo mocno dziś zawiodła. Ale zacznijmy od Lecha. Przede wszystkim boję się, że chwaląc dzisiaj grę kolejorza, pominę jakiegoś zawodnika z osobna. Bo szczerze mówiąc, trudno byłoby mi dzisiaj wskazać jakiegoś słabego zawodnika po stronie Lecha. Wyrachowana gra, kontrola nad przebiegiem meczu od początku do końca, zdrowa piłkarska pazerność i głód bramek. I przepraszam, że tak słodzę zespołowi Lecha Poznań, natomiast uważam, że skoro w momentach słabszej dyspozycji Lecha gani się go na każdym kroku i wyzywa czasami, to w momencie, kiedy jest zwycięstwo 5-0 z Wisłą Kraków, która w tym sezonie naprawdę w niektórych meczach prezentowała się imponująco, no to trzeba go chwalić. Kontynuując chwalenie, szybkie tempo, zmiany, które nie obniżyły poziomu gry, fantastyczne zawody Amarala, dwie asysty i bramka, luz w konstruowaniu akcji ofensywnych i szybkość. Lecimy dalej. Isak, dwa gole, asysta, pewność siebie i świetne wykończenie jak przy tym golu na 4-0. Reboczo. On jest serio dobry. Pewny w pressingu, kapitalna zresztą też asysta przy golu Balowy na 2-0. Baloła zresztą również był świetny. Tak jak mówiłem, strzelił dzisiaj bramkę i świetnie zagrał do Amarala przy tej kontrze przy golu na 4-0. I ogólnie, jeśli ktoś z was nie oglądał tego spotkania, to naprawdę zachęcam do obejrzenia chociaż skrótu. Kamiński dzisiaj również na plus, mimo tego, że miał dzisiaj bardzo dużą konkurencję w ofensywie w Lechu. Bardzo wyrachowana była dzisiaj również linia defensywna kolejorza, na którą naprawdę w tym sezonie bardzo miło się patrzy. No i oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że Lech dzisiaj wygrał 5-0, bo Wisła Kraków zagrała aż tak źle. Ale wygrać 5-0 ze słabym rywalem również trzeba umieć. Słabym rywalem, ale tylko w momencie, gdy patrzymy przez pryzmat tego dzisiejszego spotkania. Bo jeśli spojrzymy sobie na całokształt tego sezonu, to Wisła nie jest słaba, ale bądź co bądź zespół z Krakowa dzisiaj naprawdę bardzo mocno zawiódł. Przede wszystkim zawodnicy, którzy w poprzednich spotkaniach stanowili o sile tego zespołu, dzisiaj zagrali po prostu słabo. Najbardziej podobał mi się chyba dzisiaj po stronie gości El Mahdiawi, który dzisiaj chyba zaraz obok Gruszkowskiego przebiegł najwięcej kilometrów na boisku. I nawet przy wyniku 0-4 na tablicy świetlnej, naprawdę nieźle rozciągał grę i starał się szukać kreatywnych zagrań. I przy okazji myślę również, że był to bardzo, ale to bardzo słaby występ w defensywie zespołu z Krakowa. W sumie oczywista oczywistość przy wyniku 0-5. Bo pierwszy gol Amarala to według mnie tak naprawdę błąd Kieszka. Potem Frydrych zresztą nie najlepiej się prezentował, lekko mówiąc. W drugiej połowie prawie strzelił zresztą samobuja. Hanouszek w ogóle też się dzisiaj mylił znacznie częściej niż zwykle. No i podsumowując, to naprawdę po tym meczu bardzo mało plusów można postawić po stronie Wisły. Ale równocześnie wierzę, że taki zimny prysznic jak to dzisiejsze spotkanie z Lechem może dobrze wpłynąć na ich następne spotkania, ponieważ w tym zespole jest naprawdę spory potencjał. A czasami po prostu mogą zdarzyć się słabe mecze, nawet bardzo słabe jak ten dzisiejszy. I najważniejsze teraz po stronie zespołu z Krakowa jest to, aby nie dopuścić, by tego typu spotkania przytrafiały się częściej. No i co by tu dużo mówić, kibice Lecha Poznań po tym spotkaniu na pewno lubią spoglądać w tabelę. Po 8 meczach mają 5 punktów przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław, ale pamiętajmy, że Śląsk Wrocław ma jeszcze mecz w tej kolejce do rozegrania. Wisła Kraków natomiast po tym spotkaniu znajduje się na 5 miejscu w tabeli z 11 punktami. No i kurczę, zawsze jak oglądam takie spotkania, to potem żałuję, że nie było mnie na stadionie. No ale taki już mój los ostatni. Zapraszam na Facebooka Tradaj, Instagrama Tradaj, do subskrybowania kanału Tradaj, na kartę społeczność na kanale Tradaj. Miejcie dobre humory, życzę wam miłego weekendu i pozdrawiam, tak jak przy okazji każdego meczu Wisły Kraków ostatnio, smutnego użytkownika Vimix.